Cześć, tu Antek. I mama. Antoś już tutaj nie słucha czegoś, co mama mówi, tylko szuka karteczki. 19. Justynka, nie wolno otwierać karteczek, których jeszcze nie wiemy. Co to jest? 16. 16. A wczoraj znalazłeś od razu 11 chyba. Jakaś mała była. Szuka jakiejś małej kartki. O, jak nurkuje. Antek! To była mała jak 10. Ej! Justyna! O, wami. Z wami to jest. O, mama dzisiaj znalazła. 11. Rągu. Karteczka. 16, powiedz. Antoś, jak tam ci idzie? Słuchajcie, Antoś może się pochwalić dzieciakom, co się wczoraj wydarzyło takiego ważnego w twoim życiu. Ząby mi się buja. Buja mu się, jedynka. Antek dzwonił do taty. Tata nie wiedział, o co chodzi. Zadzwonił jeszcze do jednej babci. Babcia zrozumiała, że chce Antek kupić telewizor. Nie, Antoś? Aż mama musiała przetłumaczyć. Antek, może w tą stronę, albo patrz. Mama już tutaj pomogła. Ściągaj. Wyplącz. No co? Cześć, Justynko. Powiedz wszystkim cześć. Powiedz cześć. Cześć. O, Antoś się już tutaj dorwał. I co? Był ktoś wczoraj na spacerze wieczornym? Tak. Bo my byliśmy. Powiem wam, że kupiliśmy bułę dla kaczki. Tylko tutaj jeden mały żarłok wyjadał tą bułę, co Antoś? Co to jest, Antek? Wysłać. Wysyłamy co? K-a... Kartki świąteczne. Kartki, tak. Świąteczne. Kartki musimy jeszcze wypisać, życzenia. Tak, Antosiu? Fajne zadanie? No. Czyli gdzie nas czeka dzisiaj spacer na? Mama, ale przecież tam, gdzie dajemy, jest obok mojego przedszkola, to taka skrzynka. Czyli mama ma za zadanie kupić znaczki na listy, tak? A nie chcesz iść ze mną później? I wyślemy razem? To wrzucisz do skrzynki, tak? No to co, Antosiu? Życzymy wszystkim pięknego dnia? Pa, pa. Chodź tutaj. Tu, gdzie mój palec. Pa, pa.